Ile wiesz, jesteście lat razem? Jeśli można spytać. Teraz jest 19 lat. Tego najstarsi górale nie wiedzą, ponieważ my ciągle dajemy błędne informacje, zarówno jak naszego związku, jak i mojego wieku. Chłopaki, jesteśmy na uroczystej premierze filmu 365 dni. Opowiedzcie mi, w kogo się wcielacie? Jesteśmy wcieleni w to, czym się zajmujemy. Gramy włoskich projektantów mody. Więc to nie był dla nas żaden problem zagrać taką scenę. No tak, już Gabriel tutaj za mnie powiedział. Ja chciałem rozpocząć rozmowę, no ale trudno. To jest wasz debiut, rozumiem, w filmie. Czy to jest jakaś zapowiedź większej przygody z kinem? Chcielibyście w ogóle dalej? Bo kamera nie jest wam obca. Ale czy właśnie odgrywanie nowych ról? Widzicie się jako aktorzy? Zgadza się, kamera nie jest nam obca, towarzyszy nam na co dzień, owszem. Nie krępuje nas, ale myślę, że to mogło być coś bardzo interesującego. Myślę, że to może być dobry początek do naszej kariery. Start. Filmowej, bo już nie telewizyjnej. Gdzie stawiacie granicę, że to trzymamy tylko dla siebie, tego nie pokazujemy ani w programie, ani na Instagramie? No myślę, że te granice już zostały bardzo daleko przesunięte i czasami się zastanawiamy... Czy nie za bardzo? Czy nie za bardzo, bo program jednak... Odzwierciedla nasze dobre i złe chwile w życiu osobistym, tak, problemy. No, jak ktoś śledzi królowe życia, to chyba nie mamy nic do ukrycia i pokazujemy... No, myślę, że jest... śledzę z rodzicami. Myślę, że bardzo dużo jest autentyczności. Jednak nie ma nic, co mogło być, jak to się mówi, Rafał? Nie mamy nic do ukrycia, więc pokazujemy wszystko. Pytam, bo też w poprzednim sezonie były pokazane wasze problemy w związku, tak? Była jakaś przerwa i pojawiły się takie zarzuty wśród internautów, że o, bo to było wymyślone, żeby tam podkręcić fabułę programu. Nie ma problemów w związku. Myślę, że wszyscy mają i po tak długoletnim związku jak nasz pojawił się kryzys. Myślę, że tych kryzysów będzie. Życzyłbym sobie, żeby było ich jak najmniej, ale kryzysy się pojawiają wraz z popularnością. Popularność coś daje, też popularność coś zabiera. Tak. Bo ile wy już jesteście lat razem? Jeśli można spytać. Teraz jest 19 lat. Tego najstarsi górale nie wiedzą, ponieważ my ciągle dajemy błędne informacje, zarówno jak naszego związku, jak i mojego wieku. Więc już ostatnio przeczytałem, Rafał, że mam 31 lat. Tak. To musielibyście się w podstawówce zacząć spotykać. No właśnie zarzucono Gabrielowi, że spotykał się ze mną, jak miałem 12 lat. Z niepełnoletnim. Cóż, mam trochę więcej. To 19 lat to są prawie dwie dekady. To robi wrażenie. Jaki jest z was przepis na udany związek? Takiego przepisu nie ma, ponieważ... Myślę, że przepis to jest jakiś kompromis, wybaczanie sobie. No przede wszystkim trzeba kochać drugą osobę, no nie? Ale przepisu nie ma. Nie ma. Bo jak byłby przepis, to myślę, że małżeństwa, związki nie rozpadałyby się po prostu. Trzeba mieć cierpliwość. Tak. Wyrozumiałość. Dużo cierpliwości w stosunku do niego. Musimy mieć dużo cierpliwości.